Mamy tutaj okazję posłuchać bardzo ciekawych wykładów, uczestniczyć w warsztatach, dowiedzieć się czegoś nowego, bądź też potwierdzić to, że robimy to, co robimy, ma sens i że to, co robimy, robimy dobrze, bądź powinniśmy coś poprawić w swoim działaniu. Pielęgniarki tak naprawdę powinny wiedzieć najwięcej, jak to możliwe. No trudno powiedzieć wszystko, bo nikt nie wie wszystkiego i dlatego przyjeżdżamy na takie konferencje, żeby pogłębiać tę wiedzę i uczyć się nowych technik, nowych, poznawać nowe środki, nowe opatrunki specjalistyczne, które często wchodzą na rynek. Teraz jest taki dobry czas na pojawianie się nowych opatrunków. Natomiast ja bym chciała jeszcze zwrócić na jedną uwagę, że tutaj głównie mówi się o pacjentach, którzy są w opiece domowej i słusznie, bo tam jest najwięcej tych ran, rzeczywiście bardzo trudnych do gojenia. Tam pielęgniarka jest bardzo samodzielna i musi być samodzielna. I tam pielęgniarka ma możliwość wykazania się pełną wiedzą w tym zakresie. Mówi się o pacjentach chirurgicznych, a tak naprawdę rany są nie tylko na chirurgii. My wiemy, że chirurg potrafi bardzo dobrze rany zrobić, gorzej tam w drugą stronę trochę. Natomiast trzeba pamiętać, że rany to są pacjenci na intensywnej terapii. To są dzieci, o których zupełnie nie ma mowy, a dzieci mają rany podobne i w innym mechanizmie powstające, ale równie trudne do gojenia i wymagające zastosowania różnych technik. I myślę, że trochę czas chyba zwrócić na to uwagę, że pacjent w intensywnej terapii to też pacjent z ranami. My akurat reprezentujemy tę dziedzinę i dlatego o niej wspominamy. Spotkałyśmy się tutaj z opiniami, że jakby rozmowa na temat opatrunków to rozmowa z chirurgiem, to rozmowa z oddziałem zabiegowym, a nie z intensywną terapią. Tam jest pacjent zewsząd. My tam mamy każdego pacjenta i z chirurgii, i zachowawczego, i po urazie, więc te rany są i to wcale nie mało. I są rany pooperacyjne, rany pourazowe, są odleżyny, które oczywiście często nie tyle powstają w oddziale, co pacjent przychodzi, tak? Przybywa z tymi ranami i tam jest szerokie spektrum leczenia tych ran. Ale również zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Mamy to przecież czasopismo i to czasopismo to nie jest tylko czasopismo, w którym trzeba pisać o stanach ratujących życie, ale również o ranach w intensywnej terapii. Naprawdę zapraszamy do publikacji.